Drodzy mieszkańcy ziemi cieszyńskiej, 2 lata temu swoje życzenia zakończyłem fragmentem kolędy dla nieobecnych. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. Czy wtedy ktoś z nas spodziewał się, co nas czeka? Jak pandemia zmieni nasze życie, plany, marzenia? Ile niepewności, lęku, samotności, ale i nadziei, bezinteresownej pomocy, życzliwości. Po prawie 2 latach życia w tej innej rzeczywistości życzenia zacznę od tych, którzy w wyniku pandemii utracili bliskie osoby, aby udało im się powrócić, przezwyciężyć ból rozstania, aby do nich wróciła nadzieja. Dla chorych życzenia szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia, dla osób na kwarantannie dobrego zagospodarowania tego nieplanowanego czasu wolnego, a dla wszystkich mieszkańców ziemi cieszyńskiej wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego. W rodzinach miłości, zrozumienia, w pracy satysfakcji, a przy wigilnym stole wspólnot rodzinnych pięknych kolęd, wraz z tą kolędą dla nieobecnych. I tak jak 2 lata temu powtórzę, a nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. Wszystkim pracownikom Pogotowia Cieszyńskiego wielkie podziękowanie za ich pracę w tym trudnym okresie, do tego roku.